Podczas kontroli szpitali psychiatrycznych inspektorzy NIK natrafili na rażące zaniedbania w dokumentowaniu przypadków użycia przymusu bezpośredniego. Przymus bezpośredni stanowi najbardziej drastyczną formę pogwałcenia nietykalności osobistej. Dlatego sytuacje, w których dochodzi do jego użycia, powinny być starannie opisane i udokumentowane. Tymczasem w historiach choroby pacjentów, wobec których użyto przymusu, brakowało podstawowych informacji o medycznej podstawie jego użycia, o jego rodzaju, czasie trwania oraz o tym, czy zastosowano obowiązkowe, krótkotrwałe uwolnienie. Braki te lekarze tłumaczyli najczęściej przeoczeniem. Ale z powodu luk w dokumentach nie można wykluczyć, że w szpitalach psychiatrycznych dochodzi do łamania praw pacjentów. Być może lekarze w praktyce przestrzegają wszystkich procedur. A co, jeśli nie? NIK podkreśla, że staranne dokumentowanie historii chorób to w przypadku pacjentów szpitali psychiatrycznych podstawowa forma kontroli przestrzegania ich praw.